Państwa bardzo serdecznie. Na kolejnym wernisażu jest bardzo miło, że Jakub Ciężki przyjął nasze zaproszenie i zaprezentował swoją twórczość, którą za chwilę Państwo będziecie oglądać. Witam też bardzo serdecznie pana Michała Popa z Galerii Propaganda. Chciałem też jednocześnie podziękować Galerii Propaganda za współpracę przy organizacji tej wystawy, bo większość obrazów jest jak gdyby za sprawą Galerii Propaganda. Chciałem też podziękować kolekcjonerom, których tutaj nie ma. Na kilka prac od nich dotarło panu Jernowi Derkinderenowi, panu Szymonowi Budkowskiemu za to, że te obrazy udostępnili, bo oni są już, te obrazy są już w ich prywatnych rękach. Pan Jakub Ciężki jest absolwentem Uniwersytetu imienia Marii Skłodowskiej-Curie, który ukończył w 2003 roku dyplomem w pracowni Jacka Wojciechowskiego. Jest artystą, który tam też pracuje w tej chwili, zajmuje się pracą dydaktyczną na macierzystej uczelni. Za chwilę parę słów wprowadzenia przedstawi pan Michał Fop. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Kuba Ciężki jest laureatem Bielskiej Jesieni z 2011 roku. Był też kilkakrotnie nominowany do paszportu polityki. Także cieszę się bardzo, że jest tu z nami i mam nadzieję, że Państwo też wiele wyjmą z tego malarstwa, które jest niezwykle interesujące i bardzo, bardzo ciekawe. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Popow, jestem asystentem kuratora Galerii Propaganda, która współpracuje od 2011 roku z Kubą Ciężkim. Nasza współpraca zaczęła się w sumie tuż po tym, jak Kuba został laureatem Bielskiej Jesieni. W sumie to, co mam do Państwa do powiedzenia, jest bardzo proste, chociaż może zbyt intymne. Bardzo Państwa kocham, ale wybrałem Ciemność. Tytuł wystawy, którą Kuba wybrał, I Love You, But I've Chosen Darkness, jest nazwą amerykańskiej kampeli dark rockowej. Ma też dość ciekawe konotacje i bardzo ciekawy związek z obrazami. Bezpośrednio odnosi się do czarnych obrazów, które są w tej chwili za Państwem, które powstały w bardzo ciężkim okresie życia artysty, ale w pewnym sensie są też ilustracją starego powiedzenia Aeschylosa: pamiętaj o cierpieniu, on kiedyś będzie Ci użyteczny. Widziałem je jeszcze w trakcie, pracował w maleńkiej pracowni na szczycie wieżowca w Lublinie z widokiem na nieistniejący cmentarz żydowski. I wtedy one po prostu ich kwantum emocji rozpierało tę maleńką pracownię w sposób przerażający. Już wtedy robiły niesamowite wrażenie. Tytuł... Później byłeś kuratorem. Później kuratorem wywoła tej wystawy. Pierwszej wystawy, na której był on prezentowany. Tytuł tej wystawy, czyli bardzo Was kocham, ale wybrałem Ciemność, odnosi się też w pewnym sensie do bardziej ogólnym, do reszty twórczości Kuby. Odnosi się przede wszystkim do tego, czego w tej twórczości nie ma, czyli całej chemii organicznej, dzieci, zwierząt, ludzi. Ale odnosi się też właśnie do tego, co tu jest, czyli tego jednak chłodu, nieobecności i pustki. Kuba tego braku konstruuje jednak bardzo konkretną, fizyczną obecność. To są też cechy, które pojawiają się właśnie w muzyce tej kapeli i są obecne m.in. w postaci tej nieokreślonej przestrzeni tła. Zresztą bardzo często wykorzystuje coś w rodzaju percepcyjnej pułapki swoich obrazów, więc proszę nie ufać im za bardzo, bo to grozi niebezpieczeństwem. Myślę, że całą drogę rozwoju artysty znacznie lepiej niż ja opisała pani Marta Smolińska w tekście, który towarzyszy wystawie, więc odsyłam Państwa tam, jeżeli chcą Państwo dokładniej przyjrzeć się linii lotu artysty. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy i bardzo dumny, że ta artystka w ogóle ma miejsce w Gorzowie. Są tu też obrazy z większości wystaw, które już miałem przyjemność oglądać w Propagandzie od tego 2011 roku. Myślę, że najlepiej będzie, że zostawię już Państwa sam na sam z obrazami, z artystą. Ja chciałem tylko jeszcze kilka zdań powiedzieć, że to jest rzeczywiście pierwsza wystawa taka, na której prezentowane są prace z kilku lat, z ostatnich 10 i
wcześniej nigdy też nie miałem okazji zobaczyć w jednym miejscu w ścianach tych prac, bo zazwyczaj one gdzieś jechały, zazwyczaj były pokazywane cyklami i to jest pierwsze miejsce szczególne, także dziękuję serdecznie Gustawowi za zaproszenie, dziękuję dyrekcji serdecznie, że mogłem to pokazać. Proszę Państwa, dzisiaj noc muzeów, czyli noc, mrok i tak dalej, ma się to doskonale do tytułu wystawy. Zapraszam Państwa później, jeżeli Państwo zechcecie posłuchać trochę więcej o obrazach. Razem z Michałem poprowadzimy takie krótkie spotkanie. Prowadzenie do twojej twórczości. Do ciemności. Lekcje ciemności. Tak, lekcje ciemności. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie. Zapraszam do oglądania.